TEM, czyli Wielki Turniej Edukacji Medialnej, zorganizowaliśmy po to, żeby zachęcić nauczycieli i uczniów do prowadzenia zajęć edukacji medialnej, do podnoszenia kompetencji edukacji medialnej, informacyjnej, cyfrowej. Wierzymy w to, że edukacja medialna jest fundamentem, na którym można budować wolność słowa, na którym można budować demokrację. Nie będziemy mieli wolnego społeczeństwa, jeżeli nie będziemy mieli obywateli, którzy potrafią posługiwać się informacją, którzy potrafią posługiwać się mediami, którzy potrafią krytycznie czytać media. To są kompetencje absolutnie kluczowe, kompetencje obywatelskie, kompetencje XXI wieku. Coraz trudniej jest znaleźć kogokolwiek, kto nie korzysta z telefonu komórkowego, kto nie korzysta z bankomatu, z biletomatu, kto nie korzysta z internetu. Dużo większą trudność młodzieży sprawia zweryfikowanie informacji, dotarcie do informacji, które są potrzebne, które są wartościowe, czyli do informacji, która jest relewantna, która jest wiarygodna, która jest aktualna. I tutaj jest ogromna potrzeba edukacji informacyjnej, edukacji medialnej. Powodzenia. Zadaniem uczestników jest wcielenie się w rolę stażysty, który odbywa ten staż w dzienniku Życie Nowoczesnej Polski. Pierwszym zadaniem, które ich czeka, to jest rozwiązanie zagadki kryminalnej ich koleżanki redakcyjnej Olgi Miller, która w tajemniczych okolicznościach zginęła 8 kwietnia. Do dyspozycji mają zeznania podejrzanych, fragmenty kroniki policyjnej oraz różnego rodzaju wskazówki i z pomocą narzędzi medialnych muszą postarać się rozwiązać tę zagadkę. Dodatkowo pracują też nad reportażem poświęconym Bibliotece Uniwersyteckiej, który to reportaż będzie zaprezentowany przed kolegium redakcyjnym na spotkaniu w zespole. Tutaj mamy przedstawione profile osób, które współpracowały z poszkodowaną, z osobą, która umarła, i musimy teraz zebrać informacje na temat każdej osoby i spróbować ustalić, co się tak naprawdę stało. Teraz interpretuję to, czy dani współpracownicy mogli kłamać, czy dane są odpowiedzi są spójne i czy mają tak naprawdę jakieś odbicie w realnym świecie. Na razie próbuję dowiedzieć się, co jest pod adresem Gagarina 5, czyli w tym salonie fryzjerskim. Nie jestem pewien, że jest to salon fryzjerski. Bo trzeba było rozwiązać taką pewną zagadkę, żeby dostać się do tych maili, także nie do końca mogę powiedzieć, co tutaj jest, ale jest to taki fajny następny etap. Tutaj użytkownicy Twittera starają się mnie sprowokować, abym na przykład udzielił im informacji, której udzielić nie mogę. Drinków z klubu Grawitacja, w którym ponoć znajdowała się Elżbieta Krajewska w dniu zabójstwa. Ma to być jakiś świeży, humorystyczny artykuł i teraz robię właśnie zdjęcia i dokumentację. A za chwilę pójdę pisać plan i szkic tego artykułu. Moja zagadka już rozwiązana.
edukacja medialna pozwala nam rozszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się więcej o świecie, umieć znaleźć te informacje, umieć je odsiać, no i oczywiście docenić tych, którzy nam tych informacji dostarczają. Udział w projekcie jest ważny dla moich uczniów, ponieważ mogą odkrywać swoje umiejętności, swoje fascynacje przekazywać innym, zmieniać świat. Właśnie? Nie, nie, mówili, teraz będziemy słowo. Widzę, a później Więc tak, reportaż miał mieć temat lekki, mówiący o bibliotece uniwersyteckiej. Jeszcze tego czytelnika zainteresował, więc co jest główną myślą tego reportażu? Nie każdy ma możliwość pracować w takiej bibliotece jak ta. Starałem się ukazać jakieś ciekawe aspekty działania biblioteki, całego gmachu. Czytelnik raczej nie będzie czytał artykułu, w którym nie zainteresujemy go. Podłączymy się. Okay. Dzień dobry. Tekst w internecie się po prostu nie przyjmuje. Jak najwięcej filmu, jak najwięcej muzyki mówionego. Polski student uniwersytecki zagubieni, wersja akademicka. Tytuł będzie w humorystyczny sposób przedstawiał różne aspekty korzystania z tej biblioteki. Może dalej. Konkurs dosyć trudny, bo wymaga nie tyle wiedzy o mediach, co umiejętności odnajdywania informacji, zdobywania jakichś, odkrywania jakichś zagadek, przedstawiania koncepcji, pomysłów. I już trzeba ich podziwiać za to, że potrafili równolegle, symultanicznie pracować nad tymi zadaniami. Co istotne, takie jest właściwie życie redakcyjne, medialne, które wymaga bardzo szybkiej reakcji i dobrych pomysłów cały czas. Minusem jest to, że chyba im nikt nie powiedział jeszcze w ich edukacji, na przykład na czym polega reportaż, że nie jest to przedstawianie suchej informacji, tylko opowiadanie historii. I tutaj jest wielka rola dla nauczycieli języka polskiego, historii WOS-u, ale głównie języka polskiego, żeby pokazać im taki sposób narracji. Ja to kupuję, proszę iść od razu do działu foto z fotoreporterem i proszę jechać na materiał, nie mam więcej fotografii. Tak, proszę się umawiać z panią. Tak. Kochani, chcieliśmy wam sobie bardzo podziękować za prezentację. Mam nadzieję, że was nie przestraszyliśmy za bardzo formułą. Po to, aby zapewnić rozwój kultury, trzeba umieć poruszać się w świecie cyfr, w świecie nowych technologii, w świecie, który jest światem przede wszystkim obrazków i treści kryjących się za obrazkami. Sam jestem, jak pewnie niektóre osoby wiedzą, kulturoznawcą i pamiętam także te fenomenologiczne tłumaczenie obrazu, gdzie jest nie tylko ta warstwa fizyczna, ale bardzo istotna jest treść, która za tym obrazem, za tą warstwą czysto fizykalną się kryje. I jestem przekonany, że upowszechniając wiedzę o edukacji medialnej, także będziemy dotykać tej filozofii, tej podstawy, tego fundamentu, który jest kluczowy dla zrozumienia i przekazów, i technologii, i umiejętności korzystania z jednej i drugiej części naszej kulturowej rzeczywistości. Laureatem pierwszego miejsca Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej został pan Patryk Jakubowski. To generalnie konkurs bardzo ciekawy, bo różni się od takich typowych konkursów, jakie są na temat wiedzy. Bo zwykle w tych konkursach sprawdzana jest tylko i wyłącznie wiedza, a nie na przykład jakieś praktyczne umiejętności. A teraz wszyscy w internecie siedzą długo i dużo, tylko że nie każdy potrafi wykorzystać w pełni ten internet. I tego się właśnie trzeba nauczyć.